Witam Państwa w poniedziałek 18 kwietnia. Nazywam się Paweł Danielewicz i tradycyjnie będę chciał przedstawić aktualną sytuację techniczną WIG20 DAX-a S&P 500 wraz z czerwcową serią kontraktów, posiłkując się technikami Fibonacciego. W zeszłym tygodniu tylko na indeksie WIG20 nie udało się niestety pokonać lokalnej zapory podażowej 1958-66. Mniej więcej w tym rejonie ukształtował się lokalny punkt zwrotny. Co istotne, byliśmy również rynkiem relatywnie słabszym względem parkietów bazowych. Mniejsza aktywność, jeśli tutaj za wyznacznik wzięlibyśmy pod uwagę wartość generowanych obrotów. Zresztą z taką sytuacją mamy do czynienia również i dzisiaj. Tak więc relatywnie wąski zakres wahań cenowych, kłopoty z kontynuacją ruchu zapoczątkowanego gdzieś tutaj w okolicy bazowego, w tej chwili wsparcia 1869-1875, no i brak nowych wskazań technicznych, a za takie należałoby w obecnej sytuacji uznać dopiero pokonanie tej wyżej umiejscowionej zapory podażowej 2017-23. Taki sygnał wpisywałby się w aktualną tendencję dominującą na rynku warszawskim, choć pewną skazą jest tutaj ten relatywnie silny i niezanegowany jeszcze spadkowy ruch korekcyjny. Tak jak sugerowałem przed momentem, wsparciem, najbliższym wsparciem, no oprócz może tych klasycznych linii, czyli dolnej kanału, tutaj jakiejś tej niebieskiej wewnętrznej linii trendu, pozostaje jednak węzeł popytowy Fibonacciego 1869-75, przypomnę, składający się z dwóch bazowych zniesień 38,2, 61,8, także dokładnie w tym rejonie, łatwo to sprawdzić, wypadają projekcje potencjalnego na razie tylko układu A, B, C i D, więc tym bardziej strefa 69-75 zyskuje w tej chwili na znaczeniu. Kontrakty i tutaj dzisiejsza obrona eksponowanej przeze mnie intradayowej strefy wsparcia 1905-1910, no ale z drugiej strony kłopoty, zeszłotygodniowe kłopoty z pokonaniem oporu 1956-1960. Natomiast od początku dzisiejszej sesji, po bardzo kiepskim otwarciu, i ta uwaga dotyczy również rynków bazowych, popyt bardzo szybko zabrał się za odrabianie strat. No i właśnie punkt zwrotny ukształtował się tutaj w korytarzu 1905-1910. W tej chwili kontrakty podążają w kierunku najbliższej lokalnej strefy oporu, wytyczonej tylko na bazie pokazywanej po fali spadkowej. To jest strefa 1937-1940. W okolicy przecinają się dwie linie ML, no ale tym dużo istotniejszym, nazwijmy to historycznie potwierdzonym węzłem podażowym, pozostaje bezsprzecznie tutaj obszar 1956-1960. Dopiero jego pokonanie świadczyłoby o możliwości rozwinięcia się, czy tak naprawdę nawet negacji całej tej korekty spadkowej pokazywanej w tej chwili przeze mnie. Natomiast sygnał negatywny to oczywiście poddanie strefy 1905-1910, no ale jak mogliśmy się już dzisiaj przekonać, popyt podejmuje jednak w tym rejonie działania, aktywne działania obronne. Indeks DAX, wydarzenia rozgrywają się w okolicy, no już dość długo funkcjonującej strefy 10033-10083. Próba pokonania oporu, który, tak jak sugerowałem tydzień temu, należy obserwować w połączeniu z filtrem wytyczonym tradycyjnie na bazie zniesienia zewnętrznego 113% pokazywanej po fali spadkowej. To jest poziom 10094. Jeśli udałoby się sforsować ten właśnie opór, na wykresie najprawdopodobniej zacząłby się rozwijać taki dość złożony średnioterminowy układ A, B, C i D. W każdym bądź razie byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego. No indeks S&P, który na razie nie dostarcza nowych sygnałów, bowiem wydarzenia już od dłuższego czasu rozgrywają się w okolicy węzła 2065-2081. No niemniej jednak popyt zachowuje przewagę, bowiem
No, niedźwiedzie nie potrafią wykreować ruchu kontrującego z tego dość istotnego obszaru cenowego i respektowanego węzła podażowego. Tak jak sugerowałem ostatnio, pierwszym przejawem słabości indeksu byłoby dopiero pokonanie wsparcia 2032-2038. Natomiast no, na razie tym scenariuszem bazowym pozostaje test poprzednich maksimów celowych, czyli albo poziomu 2116, bądź 2135. Dziękuję bardzo.